Dzień dobry. Spotykamy się w ramach projektu Kresowe Ścieżki w Bieszczadach, który ma na celu pokazanie przesiedleń, które zostały dokonane w latach, na początku lat 60. z ziemi bełskiej do Bieszczadów. Wielkiego wydarzenia historycznego, mało znanego nawet zawodowym historykom, bo w zasadzie o tym w szkolnej historii wspomina się niewiele. Jestem z wykształcenia historykiem, Zygmunt Krasowski, jestem absolwentem historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów podyplomowych. Po późniejszych latach, przez wiele lat byłem nauczycielem historii, ostatnio działaczem samorządowym i obecnie pracownikiem samorządowym. Nie tylko z racji zawodu, ale i zainteresowań zajmuję się historią lokalną. Interesuje mnie historia Bieszczadów w aspekcie gospodarczym, społecznym, kulturowym. Moją pasją jest fotografia, w związku z czym moje spojrzenie na przesiedlenia rozpoczęło się ponad 30 lat temu z racji zbierania starych fotografii. W zasadzie to moja córka kiedyś jako uczennica gimnazjum spotkała pana, który pochodził z Bełza i zaczęła pisać taką pracę seminaryjną na konkurs poświęcony migracjom w Polsce w okresie powojennym. No i oczywiście zaczęła mnie pytać o różne zdarzenia i ja w tym momencie wzruszyłem ramionami, otworzyłem oczy, bo w zasadzie na kursie historii, nawet uniwersyteckim, o tym słyszałem niewiele, o tych wydarzeniach 1951 roku. No i oczywiście to, że tak powiem, zmusiło mnie do tego, żeby pomóc córce w jakiś sposób fachowy tutaj poruszać się w tym obszarze historycznym, przede wszystkim jako krytyka źródeł, z którymi miała do czynienia. Były to relacje ludzi, były to różnego rodzaju dokumenty z owego czasu, ale i oczywiście także prasa. A wiadomo, że do takich dokumentów należy podchodzić bardzo ostrożnie. W związku z czym tu zaczęła się historia poznawania akcji HT 1951. W ciągu tych 30 lat zgromadziłem poważne zbiory, jeżeli chodzi o fotografie, które obrazują właśnie życie mieszkańców, obecnych mieszkańców Bieszczadów, tych, którzy przyjechali tutaj w 1951 roku. To życie tam właśnie na ziemi bełskiej i także te zdarzenia dokumentowane tutaj na miejscu po 1951 roku. I takie różne wnioski, które wynikają z tego właśnie, z tych moich obserwacji. Sporo pisałem też na ten temat, kilkakrotnie byłem recenzentem różnych prac, które na ten temat powstawały, dlatego że gdzieś tam w sieci dostrzegano mnie, czy postrzegany jestem jako osoba, która sporo na ten temat wie i bardzo krytycznie też może podejść do różnego rodzaju publikacji, które się na ten temat ukazują. Dzielę się swoją wiedzą, swoimi materiałami, nie tylko z wydawnictwami historycznymi, którym udostępniałem oczywiście nieodpłatnie te moje zasoby, ale i także pisałem sporo w różnej prasie na ten temat. I oczywiście w różnych spotkaniach, nawet i towarzyskich, staram się tę właśnie wiedzę na temat tych przesiedleń przekazać. Jest to niezwykle ważne po to, żeby zachować tę historię w pamięci nie tylko samych uczestników, bo ich coraz mniej jest, ale szczególnie wśród młodzieży. Jest to także związane z rozwojem ruchu turystycznego tutaj w Bieszczadach. Często przyjeżdżają ludzie, pytają o miejscową historię, więc żeby ona była przekazywana w taki rzeczowy sposób, to jak największy krąg winien ją znaleźć, winien ją
znać. Stąd też właśnie też i uczestnictwo w różnego rodzaju projektach, które są tutaj realizowane. Kiedy mówimy o akcji HT, czyli o przesiedleniach 1951 roku, możemy, ta historia może się zacząć od publikacji, od małej wzmianki w ówczesnych gazetach, między innymi w Trybunie Ludu z maja 1951 roku, gdzie znalazła się informacja o tym, że rząd polski zawarł z władzami Związku Radzieckiego, Związku Sowieckiego umowę w dniu 15 lutego 1951 roku o wymianie terytoriów. Mimo tego, że umowa została zawarta 15 lutego 1951 roku, to dopiero w maju 1951 roku informacja o tym dotarła do szerszego kręgu Polaków. I oczywiście także trzeba mówić o tym, że to dopiero w maju 1951 roku dowiedzieli się o tym bezpośrednio zainteresowani, czyli mieszkańcy powiatów Hrubieszowskiego i Tomaszewskiego, tych właśnie, którzy mieszkali w ziemi bełskiej, tak historycznie nazywanych od wieków. Skąd ta wymiana? Co było jej powodem? W jaki sposób przebiegała? Na slajdach, które możecie Państwo zobaczyć w tej prezentacji, mamy szkolną mapę z 1948 roku, na których Zakole Bugu i jest po stronie polskiej, natomiast Bieszczady są jeszcze po stronie sowieckiej. Te Bieszczady, które stanowią dzisiaj granicę prawie że dokładną powiatu bieszczadzkiego, tego, który powstał w 2002 roku. Skąd ta wymiana? Więc jak w oficjalnych komunikatach mówiono, to rząd polski zwrócił się do, czy władze polskie zwróciły się do władz radzieckich o dokonanie wymiany terytoriów i miało tutaj chodzić o to, że Polska poprzez wymianę dwóch powiatów Hrubieszowskiego i Tomaszowskiego uzyskuje ziemię bieszczadzką, gdzie mamy duże zasoby ropy naftowej. W zasadzie możemy powiedzieć, że to, że tak się stało, w jaki sposób zostało to przeprowadzone, to używając takiego potocznego słownictwa możemy mówić, że było to takie bazarowe machniom, czyli coś za coś, a w zasadzie coś za niewiele. Dlaczego? Otóż po pierwsze, to nie władze polskie wystąpiły do władz sowieckich o zamianę terytoriów. I wcale nie nafta pachniała tutaj Polakom w Bieszczadach, tylko Rosjanom zachciało się węgla, który był właśnie na terytorium ziemi bełskiej. Te zasoby węgla były całkiem pokaźne, zostały po raz pierwszy rozpoznane już w okresie międzywojennym przez profesora Samsonowicza i pracownika profesora Politechniki Lwowskiej. I te badania zostały przechwycone przez Sowietów w 1939 roku, po 17 września, kiedy został zajęty Lwów. No i oczywiście cała dokumentacja, która tam się znajdowała, wpadła w ich ręce. Rok 1951, rzekłszy, to mamy w Europie wielki obóz państw socjalistycznych, nad którymi twardą rękę położył Stalin, na których twardą, które twardą ręką kontroluje Związek Sowiecki, podporządkowując sobie nie tylko politycznie, bo przecież we wszystkich tych stolicach państw socjalistycznych tak zwanych rządzili ludzie, którzy zostali bądź przywiezieni z Moskwy, bądź też sprawowali tutaj władzę z moskiewskiego nadania. Wszędzie
byli to tak zwani komuniści. Po drugie, bardzo ściśle te wszystkie obszary były kontrolowane pod względem wojskowym. Polska w zasadzie była otwarta dla wojsk sowieckich, stacjonowały na terenie Dolnego Śląska, na terenie ziem zachodnich, na terenie Pomorza i praktycznie bez kontroli przejeżdżały granice pomiędzy Polską a Związkiem Sowieckim, nie podlegając absolutnie w żaden sposób władzom polskim. W polskich ministerstwach rządzili komuniści, ale oczywiście podporządkowani Moskwie. To był Jakub Berman, który zarządzał bezpieczeństwem, i Hilary Minc, który był naczelnym władcą, jeżeli chodzi o przemysł polski. Wszystkie kraje, te tak zwane socjalistyczne, musiały prowadzić swoje gospodarki tak, jak nakazywał Wielki Brat, czyli tak, jak płynęły dyrektywy z Moskwy. Bo w Polsce obowiązywał w tym momencie plan 6-letni, którego zadaniem było jak najszybsze uprzemysłowienie Polski. I oczywiście odbywało się to na modłę sowiecką, czyli przemysł surowcowy przede wszystkim. Na dodatek musieliśmy spłacać reparacje Związkowi Sowieckiemu za pomoc w okresie wojny, czyli za uzbrojenie armii polskiej, która walczyła u jego boku, jak i oczywiście za tę pomoc, którą udzielono Polsce po wyzwoleniu, czyli dostawy ropy naftowej, dostawy stali. Siłą rzeczy trzeba było skądś to wziąć, bo przecież cały przemysł na ziemiach polskich został zniszczony, aż ten przemysł, który był na terenie Śląska i ziem zachodnich, został jeszcze dodatkowo rozszabrowany przez wojska sowieckie, które traktowały ten obszar jako obszar zdobyczy niemieckich, w związku z czym cała masa zakładów przemysłowych została po prostu łącznie, prawie że do fundamentów, rozebrana przez trofiejszczyków, czyli te oddziały Armii Czerwonej, które zajmowały się rozbieraniem i przewożeniem całego mienia do Związku Sowieckiego. W takiej właśnie sytuacji w 1951 roku Rosjanie naszym komunistom przekazali wiadomość, że chcą wymienić terytoria, chcą dokonać owego, jak już powiedziałem, bazarowego machnią. Polacy niechętnie się na to godzili. Powstała specjalna komisja, która miała negocjować z władzami sowieckimi wymianę tych terytoriów. Jednak niewiele mieliśmy do powiedzenia. Delegacja polska, na czele której stał Aleksander Zawadzki, z takich osób, które sprzeciwiały się tymże właśnie rozmowom, czy uczestniczyły w ich trakcie, prezentując polskie stanowisko, że tu nie chodzi o ropę, tylko chodzi o węgiel, był Stanisław Skrzeszewski, Stanisław Leszczycki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, który za odważną postawę został później z tej komisji wyrzucony. No, Sowieci tutaj argumentowali od samego początku, że w zasadzie to Polska powinna dopłacić jeszcze do tych wymienianych terytoriów z tego powodu, że w zasadzie to oni zyskują tylko linię kolejową, która prowadzi ze Lwowa przez Kowel do Mińska. Natomiast jakichś większych bogactw na tym terenie nie ma. Natomiast, że na terenie Bieszczadów są spore zasoby ropy naftowej, to oczywiście mieliśmy za to jeszcze dodatkowo zapłacić. Tutaj, jeżeli chodzi o Bieszczady, wymianę tutaj właśnie na południu, to podnoszono jeszcze sprawę linii kolejowej Przemyśl Niżankowice-Chyrów w kierunku Jasła i Krosna. Mianowicie taką linię graniczną, jaką przedstawili Rosjanie, ona groziła tym, że ta linia kolejowa zostanie po stronie sowieckiej, co zresztą podkreślali tutaj nasi negocjatorzy,
Jak w zasadzie nie zwracano na to specjalnie uwagi i koniec końców ta linia rzeczywiście została po stronie sowieckiej. Do dzisiaj zresztą jest nieczynna, była czynna do lat 90. i jadąc z Zagórza do Przemyśla trzeba było przejechać przez terytorium Związku Radzieckiego. To taka ciekawostka, bo właśnie wtedy można było odbyć wycieczkę do Związku Radzieckiego bez paszportu, bez wizy, tylko wsiadając właśnie w Ustrzykach Dolnych do pociągu i kupując bilet do Przemyśla. Na granicy do pociągów wsiadali sowieccy żołnierze w uszankach z bronią, z wielkimi psami. Byli przeważnie żołnierze z innych republik radzieckich, więc z tych republik kaukaskich, więc skośnocy, niewielcy. Z reguły nie mówili po rosyjsku, więc nie można było się z nimi w ogóle w jakikolwiek sposób dogadać. Ten pociąg był niesamowicie kontrolowany przez cały czas. Wystarczyło jakiś różny drobny gest, natychmiast był zatrzymywany. W latach 90. odbyłem taką wycieczkę z młodzieżą szkolną. Jeden z uczniów miał czapkę zrobioną z sowieckiej gazety Aganiok i kiedy otworzył okno, wiatr mu wywiał, pociąg został zatrzymany oczywiście i dopóty nie odjechał, dopóki nie znaleziono tej czapki z tej gazety, żeby po prostu zwrócono ją z powrotem. Oczywiście odbyły się różne rozmowy. W międzyczasie byłem indagowany, dlaczego tak się stało i tak dalej. Na szczęście zakończyło się to szczęśliwie. Znaleziono ów niebezpieczny materiał i zwrócono go nam i pociąg mógł jechać dalej. Te rozmowy, tak jak powiedziałem, toczone w takiej właśnie atmosferze, że strona polska miała niewiele do powiedzenia, zakończyły się podpisaniem tego układu 15 lutego 1951 roku. Następnie w maju ta informacja została przekazana w prasie i została umieszczona także w dzienniku ustaw razem z mapą, która jest właśnie widoczna u Państwa w prezentacji, którą widzicie. W czerwcu 1951 roku został ten układ ratyfikowany i Aleksander Zawadzki, który był przewodniczącym delegacji polskiej, uzasadniając w Sejmie to ważne wydarzenie, mówił o tym, że to zyskaliśmy naprawdę wiele dobrego, mianowicie zyskaliśmy wielkie zasoby ropy naftowej w Bieszczadach, oddając fragment rolniczego terytorium Polski w postaci powiatów Rubieszowskiego i Tomaszowskiego. Jak przyjęli to mieszkańcy tych ziem, które miały podlegać przesiedleniom? Na terenie powiatów Rubieszowskiego i Tomaszowskiego, które podlegały przesiedleniu, mieszkało około 15 tysięcy ludzi i dano im do wyboru albo przejazd na ziemie zachodnie, na ziemie odzyskane, bądź też przesiedlenie na teren zupełnie dziewiczy, który był pozbawiony mieszkańców, mianowicie w Bieszczady. I tu było gwarantowane, że będą mieszkali w zwartych grupach, czyli po prostu mieszkańcy jednej wsi będą mieszkali w jednej miejscowości, jednego miasta, będą mogli zamieszkać na przykład w jedynym mieście, przecież tutaj w powiecie bieszczadzkim, który był tutaj przedmiotem wymiany, mianowicie jedyne miasto, tylko Ustrzyki Dolne. Znaczna liczba mieszkańców wybrała jednak ziemie zachodnie. Z jakiego powodu? Przede wszystkim z takiego, że no, już coś więcej było wiadomo, jak te ziemie zachodnie wyglądają. Mniej zależało im na życiu w zwartych osadach, no ale jeżeli chodzi tutaj o rozwój ekonomiczny, warunki życia, które mogli zapewnić sobie w innych miejscach Polski, było o wiele lepsze niż tutaj w Bieszczadach. Prawie 1097 rodzin zdecydowało się na wyjazd w Bieszczady.
na teren powiatów Hrubieszowskiego i Tomaszowskiego zwieziono straże pożarne praktycznie z całej tutaj Ostoczyzny, z Lubelszczyzny, z Mazowsza. Dlaczego? Dlatego, że obawiano się, że mieszkańcy w momencie, kiedy dowiedzą się, że mają się przesiedlać, że będą po prostu niszczyć swoje domy, swoje mienie. I oczywiście tutaj ci strażacy, którzy przybyli tam z różnych części Polski, mieli niby zabezpieczać to, żeby takie zdarzenia nie miały miejsca. Oczywiście zwiększyło się nasycenie milicją, zwiększyło się nasycenie funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa. Rozpętano cały wielki aparat propagandowy, żeby po prostu jak największą liczbę ludzi no, zmusić mentalnie także do tego, żeby poddali się przesiedleniu. Mieszkańcy mieli zostawić swoje mienie, to nieruchome, w taki sposób, że wszystkie domy miały być przygotowane do zasiedlenia, czyli po prostu miały być, domy miały być wybielone, sady miały być wybielone, miały być zebrane wszystkie zbiory i oczywiście później specjalny pełnomocnik do przesiedleń i jego urzędnicy odbierali od każdego z mieszkańców klucze do domu, który zostawiał na terenie powiatów Hrubieszowskiego i Tomaszowskiego. Można było zabrać jedynie majątek ruchomy i tutaj oczywiście było to dosyć trudne z tego powodu, że przecież to był teren bardzo rozwinięty rolniczo. Te dwa powiaty to są jedne z najbardziej żyznych ziem w Polsce. To jest Czarnoziem Bełski. Tam w zasadzie wszystko rodziło się bez udziału nawozu. Te plony były dosyć wysokie. Dostatek, jeżeli te wszystkie gospodarstwa były bardzo, bardzo dostatnie. Te domy były w bardzo dobrym stanie. Wiele z nich było niedawno wybudowanych, bo przecież to jest rok 51. Ludzie, że tak powiem, no byli w okresie tej takiej małej już stabilizacji, skończyła się wojna. Te rodziny zaczęły zupełnie inaczej żyć. Nawet ci ludzie, którzy wrócili z wojen, wrócili z niewoli, wrócili z różnego rodzaju wysiedleń, bo przecież cały ten obszar był poddawany ciągłym przesiedleniom, tak jak w okresie okupacji niemieckiej, jak później w okresie okupacji sowieckiej. Znaczna część tych mieszkańców także doświadczyła ucieczek przed po prostu Ukraińcami, którzy rozpętali tutaj piekło na Wołyniu i na Podolu skierowane przeciwko Polakom. W związku z czym teraz 51 rok, kiedy miał być ten okres spokoju, stabilizacji, rozwoju, teraz nagle przyszło tym ludziom opuścić swoją ziemię, swój dobytek spakować do wagonów i wyruszyć w nieznane. To naprawdę traumatyczne przeżycie, które będzie odciskało się piętnem przez następne pokolenia. Tak u tych, którzy wybrali ziemie zachodnie, ziemie północne, jak i szczególnie ci, którzy trafili w Bieszczady. Miano, jeżeli chodzi o Bieszczady, to tutejszych mieszkańców postąpiono z nimi w podobny sposób. Sowieci nie mieli tutaj żadnych skrupułów. Wszystkich wysiedlono na nadwołżeńskie, chersońskie stepy i ci górale przecież, bo to przecież byli górale, bo przecież jest to obszar górski, trafili na tereny zupełnie nizinne, gdzie nie tylko inny krajobraz, ale przede wszystkim inny klimat. Także dla nich był to wstrząs niesamowity. Na dodatek ten obszar tutaj to był i chyba jedyny jeszcze obszar w Związku Sowieckim, gdzie nie wszyscy byli członkami spółdzielni produkcyjnych, czyli kołchozów i sowchozów. W związku z czym ci, którzy stąd wyjeżdżali, mieli być, kiedy przyjeżdżali tam już na ten teren, który wyznaczony im był do przesiedleń, to mieli być już członkami kołchozów. W związku z czym tutaj różnych zabiegów dokonywano, straszono wywózką na Sybir i tak dalej, byle tylko jak najszybciej zapisali się do kołchozów i sowchozów, mimo tego, że ziemi, do której mieli trafić,
jeszcze nigdy na oczy nie widzieli. To też dla tych ludzi było niezwykle traumatyczne przeżycie, które przewija się później w różnego rodzaju literaturze, wspomnieniach, no i oczywiście także w tych pomnikach, które tam powstały. Widać to po tym, jak to osadnictwo tam na terenie Związku Sowieckiego wyglądało. Przyszło im żyć w bardzo prymitywnych warunkach, zostawiając no jednak w niezłym stanie domy, którymi tutaj dysponowali na terenie Bieszczadów. Termin tego przesiedlenia został określony wstępnie na początek września, jednak z różnych powodów ten termin nie został dotrzymany. Dopiero na pod koniec października władze sowieckie przekazały Polsce, przekazały naszym pełnomocnikom rządu do spraw przesiedleń tereny właśnie tutaj Bieszczadu. I proszę sobie wyobrazić, nawet dzisiaj, kiedy rozmawiamy o tym, mamy koniec października, dzisiaj mamy listopad już. I to są te miesiące, kiedy dokonywano owych przesiedleń. Bardzo krótki dzień, bardzo niskie temperatury, a trzeba pamiętać o tym, że na terenie i o tych klimatycznych tutaj uwarunkowaniach, bo przecież to Bieszczady to jest teren, gdzie jesień już jest bardzo zimna, gdzie bardzo szybko jest zima. No i oczywiście przede wszystkim to, że ziemia, która tutaj u nas jest, to nie jest ta czarnoziem, który był nad Bugiem. W związku z czym ci ludzie trafili tutaj naprawdę, jakby można powiedzieć, na katorgę. Każda rodzina otrzymała połowę wagonu, do których miała się załadować. Piecz na dworcu pisano kredą na wagonach miejscowości, do których mieli trafić. Ta podróż z terenu powiatu Chrubieszowskiego i Tomaszowskiego w Bieszczady trwała nawet tydzień. Ludzie jeszcze jakoś sobie radzili, ale najgorzej było z bydłem, które było przewożone na wagonach, często otwartych. Trzeba było to bydło napoić, trzeba było nakarmić, w związku z czym no nie było dodatkowych sił, w związku z czym wszystko obciążało te rodziny, które tutaj przejeżdżały w pociągach. Co prawda miało być zagwarantowane, że na dworcach niektórych miały być punkty żywieniowe, ale oczywiście robiono to wszystko w pośpiechu, robiono to szybko, na chybcika, w związku z czym to często się dokonywało tak, że byli w zasadzie zdani tylko na własne wyżywienie, na własne siły i oczywiście następowała poprzez bałagan, komasacja tych transportów, które trafiały w Bieszczady, a trafiały one na dworzec w Krościenku, trafiały do Dwuustrzycki dworzec, trafiały do Ustianowej, bo był przystanek dzisiaj przy starej szkole, przy budynku starej szkoły i tam samochodami, a też ściągnięto w Bieszczady ludzi z całej tutaj Polski Południowej, byli to pracownicy PKS-u, których tutaj przywieziono z tymi, kazano przyjechać samochodami, po to, żeby można było tych ludzi rozwieźć po tych miejscowościach, które są w Bieszczadach. Dzisiaj oczywiście mamy wielką pętlę bieszczadzką, mamy małą pętlę bieszczadzką. Kiedy popatrzymy dzisiaj na stan dróg, którymi dysponujemy w Bieszczadach, to można powiedzieć, że podróż jest luksusowa, że można wsiąść w samochód, nawet ciężarowy, i można te Bieszczady przejechać. Ale proszę sobie wyobrazić, że w 1951 roku tutaj praktycznie dróg nie było. Były jedynie polne drogi, a mamy jesień, w związku z czym były to szlaki niezwykle błotniste i teraz te ciężarówki, które tonęły w błocie, jadąc często cały dzień i rozwożąc tych wystraszonych ludzi, którzy tutaj przyjechali wysadzeni na dworcu, głodni, zziębnięci, często chorzy. W związku z czym ten obraz, który tutaj spotkali w tym momencie, te przeżycia, one są niezwykle traumatyczne. Na dodatek
niby miały tutaj czekać piękne domy, którymi tak jak tam zostawili je, oddając klucze, tak tutaj niby miały czekać domy, które miały być przez nich zasiedlane, mieli w podobny sposób otrzymać klucze do takich samych domów, jakie pozostawili w swoich rodzinnych stronach. Tymczasem spotkał ich niezwykły szok. Dlaczego? Te domy to były zupełnie inne. To były chyże, często bez drzwi, bez okien, przede wszystkim bez kominów, kryte strzechami, bardzo, bardzo ciasne. I oczywiście tam nie było tabliczek, którym witały tych nowych mieszkańców. Jak piszą, jak opowiadają geodeci, którzy jako pierwsi tutaj trafili w październiku i listopadzie 51 roku, bo oni tutaj przejmowali te budynki, przejmowali ten obszar, to i zresztą jak mówią sami mieszkańcy, którzy tutaj przybyli, a szczególnie ci, którzy osiedlili się na terenach wiejskich, powiedzmy sobie Równi, Ustianowej, Czarnej, Lipia, czy Lutowisk, zwanych wtedy Szewczenko, bo taką miały nazwę do 56 roku, to można powiedzieć, że nie było budynku, nie było mieszkania, gdzie na środku nie byłoby fekalii, gdzie w piecu czy w innym pomieszczeniu nie byłoby zdechłego kota. Podobnie zresztą było w studniach. Po prostu takie pamiątki tutaj zastali. Oczywiście do tego cały aparat propagandowy, który, że tak powiem, piał w oficjalnej prasie na temat tego, jakie tutaj wspaniałe rzeczy zostały przygotowane w Bieszczadach dla mieszkańców. I żeby nie być, że tak powiem, gołosłownym, to posłużę się tutaj fragmentem gazety ówczesnego Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie, mianowicie Nowin Rzeszowskich, które w taki wspaniały sposób opisywały to, co czekało tutaj mieszkańców, a gazeta z 15 listopada 51 roku, artykuł o kraju czy miejscu pachnącym naftą. Na niewielkim miasteczku Ustrzyki Dolne, na niewielkim rynku pomnik towarzysza Stalina, naprzeciw obelisk z czerwoną gwiazdą na szczycie, hołd złożony przez miejscową ludność poległym żołnierzom Armii Radzieckiej. Przyjechało 30 lekarzy, którzy objęli szpital i punkty sanitarne. Przyjechało 25 nauczycieli. Ołówek w ręku przedstawiciela rządu do spraw zagospodarowania porusza się i wskazuje: ziemia tu urodzajna, zaznacza kolejne miejsca dla gospodarstw. Dobrze rodzi się pszenica, którą można tu siać do 15 grudnia. Górskie lasy kryją w sobie bogactwo budulca i opału, a podkarpackie łąki zapewniają rozwój gospodarki hodowlanej. Ale najważniejszym bogactwem jest nafta. W czasie wizyty w jednym z gospodarstw reporter napisał, że gospodarz 16 listopada właśnie kończy orkę pod jesienny zasiew i zmierza do swojego domu. Dom jest oczywiście solidny, kryty blachą z ganeczkiem, porządne zabudowania gospodarcze. Ludzie radzieccy, którzy opuścili domostwa, zostawili wszystko w największym porządku. Nic, tylko wejść i mieszkać. Tak jest w każdej wsi, a w Lutowiskach w jednym z domów prowadząca się gospodyni zastała na stole chleb i sól i napis w języku ukraińskim: braterskie powitanie polskim towarzyszom. Jeżeli będziecie mieli Państwo kiedyś okazję, to w internecie jest kronika filmowa, która pokazuje, w jaki sposób następowało zasiedlenie Bieszczadów i tam jest właśnie taki tytuł: kraj naftą pachnący.
Jak wyglądała ta prawdziwa rzeczywistość, już Państwu mówiłem. Ludzie zostawili na terenie Chrubieszowszczyzny i Tomaszowszczyzny piękne domy. Tutaj dostali w najlepszym wypadku też właśnie chyże bez drzwi, bez okien. Często rodziny, które tam zostawiły domy, otrzymywały jedną izbę. To nie było całkiem tak rzadkie. W związku z czym rozgoryczenie tych rodzin było niesamowite. Jak mi wspominał jeden z panów, w zasadzie, który został osiedlony w Ustrzykach, to w mieszkaniu, które otrzymali, nie było drzwi, nie było okien, jedynie jakieś takie szmaty, które były w oknach. Nie było w ogóle pieca. A proszę pamiętać, że to listopad, w związku z czym zimno. W jaki sposób cokolwiek ugotować, w jaki sposób ogrzać dzieci, które tutaj przecież przyjechały. To, co tutaj czytałem o tych 20 lekarzach, nauczycielach, to należy między bajki włożyć, bo to było tylko w propagandzie. Na dodatek nie było żadnego tartaku, który mógłby wyprodukować deski bądź inną tarcicę, którą można było wykorzystać do budowy. Nie było rzemieślników, nie było wapna, cementu, żeby naprawiać domy, które tutaj ci ludzie dostali. Kiedy mówimy o nafcie, to nafciarze, którzy tutaj przybyli, a sprowadzono ich tutaj z okolic Jasła, Krosna, przybyli tutaj właśnie po to, żeby zagospodarować te szyby naftowe, to stwierdzili, że w zasadzie wszystko jest rozszabrowane. Nawet w latach 70., kiedy największy był tutaj, największa produkcja ropy naftowej, to było zaledwie 85 ton na dobę, co przy zużyciu ówczesnym przez Polskę ropy naftowej, to były zasoby naprawdę niewielkie. One zostały w większości wyeksploatowane, były to zasoby złóż oczkowych, które mają niewielkie znaczenie gospodarcze, zresztą do dnia dzisiejszego, mimo postępów techniki, uzysk tej ropy naftowej tutaj w terenie Bieszczadu jest naprawdę niewielki. Więc olbrzymia trauma ludzi, którzy tutaj zostali przywiezieni. Rok 1951, 52, 53 mieli być zwolnieni z obowiązkowych dostaw, mieli być zwolnieni z płacenia podatków. Tak się oczywiście stało. Część z nich otrzymała dosyć duże areał ziemi, bo niektórzy otrzymali po 20 hektarów, ale co się okazało, że gospodarowanie w takim regionie, w takim terenie, który ma zupełnie inne ziemie niż tam, no przede wszystkim udowodniło natychmiast, że ci ludzie nie potrafią gospodarować na tej ziemi. Ta ziemia jest za ciężka, żeby można było takie plony jak uzyskiwać je tutaj, jak i tam. Krótki okres wegetacyjny. Jak piszą oficjalne komunikaty z owych lat, to na teren powiatu wysiano około 760 ton zboża, natomiast zebrano ledwie 500. W związku z czym trzeba było dodatkowo zaopatrzyć rolników w ziarno, nie tylko siewne, ale przede wszystkim w ziarno, którego można było piec chleb. Nie było żadnej piekarni tutaj na terenie Ustrzyk. Jeden jedyny młyn. W związku z czym to też niesamowita sytuacja, bo przecież nie ma możliwości udzielenia pomocy. Brak studni na terenie miejsc gminy Czarna, praktycznie nie było studni. Ludzie korzystali z wody w rzece, w związku z czym na tej choroby i tak dalej. To wszystko powodowało niesamowite trudności. Nie tylko takie aprowizacyjne, że gdzie kupić żywność, jeżeli samemu się jej nie wyprodukuje, ale także i trudności komunikacyjne, dlatego że prawie całkowity brak dróg. To oczywiście prowadziło do tego, że ludzie oddawali ziemię, którą otrzymali, nie byli w stanie jej zagospodarować, nie byli w stanie płacić podatku za tę ziemię.
wielu mieszkańców, co zresztą spotykamy w wspomnieniach, nie rozpakowało się w ogóle przez pierwsze dwa lata. Niektórzy tak siedzieli na tych walizkach, na tym dorobku, który przywieźli, mając nadzieję, że będą mogli wrócić tam, skąd przybyli. To oczywiście było niesamowite, niesamowicie traumatyczne przeżycie, jak mówimy, jakie postawy ci ludzie prezentowali. Oczywiście te lata, początki niezwykle trudne, no jednak dzięki własnej zapobiegliwości, dzięki własnej niesamowitej pracy, niesamowitej odporności na te warunki, no udało się w jakiś sposób te pierwsze lata przeżyć. Oczywiście kierowano różne petycje do władz, z tego domagając się no, przede wszystkim realizacji tych obietnic, które zostały im złożone w momencie, kiedy przesiedlano ich. Jednak pozostawały one bez echa. Wszelkie jakiekolwiek próby oporu czy buntu były tłumione w zarodku. Urząd Bezpieczeństwa bardzo dobrze tutaj działał, w związku z czym ktokolwiek próbował jakiegoś buntu, to natychmiast był przez ten aparat natychmiast aresztowany, wywieziony, bądź też skutecznie uciszany tutaj na miejscu za pomocą różnych szykan. To jedynie pracy determinacji tym ludziom, tych ludzi, którzy tutaj przybyli, dzięki niesamowitym wyrzeczeniom należy zawdzięczać to, że w ogóle przeżyli te pierwsze lata, które tutaj ich spotkały. Rok 1956 to czas, kiedy w Polsce doszło do dużego przesilenia politycznego. Pamiętamy, że do władzy z powrotem doszła ekipa Gomułki. Mamy okres tak zwanej odwilży październikowej, słynnego plenum, na którym rozprawiono się z kultem jednostki. No i oczywiście w tym momencie także i dotknęło to ustrzyk. Ludzie, którzy tutaj rządzili, mieli dość też tych znoszenia, tych kark i oczywiście różnego rodzaju słusznych postulatów, które tutaj padały od mieszkańców. I w 1956 roku została powołana specjalna, najpierw te petycje, wnioski, które zostały tutaj sformułowane, a zostały sformułowane w październiku 1956 roku na posiedzeniu Powiatowej Rady w Ustrzykach, zostały przekazane władzom wojewódzkim, następnie władzom centralnym. Skończyło się to przesłaniem tutaj na teren Bieszczadów specjalnej komisji partyjno-rządowej i oczywiście w kwietniu 1957 i później 1958 roku zostały wydane specjalne zarządzenia, które dotyczyły Bieszczadów i ostatecznego rozliczenia się z mieszkańcami, jeżeli chodzi o te zobowiązania, które zostały im złożone w 1951 roku, czyli 5-6 właściwie długich lat, zanim cokolwiek ten los zaczęło zmieniać mieszkańców. Mimo tego, że dokumenty te mają taki właśnie, można i powiedzieć, propagandowy charakter, mimo tego, że są pisane właśnie z punktu widzenia tego właśnie partyjnego w owym czasie, to jednak to, co tam zostało zapisane, naprawdę szokuje. I bezmiar tych różnego rodzaju przewinień władzy w ówczesnych latach jest niesamowity. Jak czytamy, a są to dokumenty oficjalne, tak jak już powiedziałem, częściowo okraszone tą propagandą, ale jednak bezduszne. Jak piszą członkowie tej komisji, że zwolniono z przesiedleńców obowiązkowych dostaw tylko na dwa lata, co spowodowało zrzekanie się przez nich ziemi. Dlatego, że nie były to
nie było możliwości, żeby można było uprawiać tę ziemię. W ramach obowiązkowych dostaw skupiono niewielką liczbę, niewielką ilość zboża. Greby, tutaj sama komisja podkreśla, że ziemia na terenie powiatów, które przekazano Sowietom, była równinna, najwyższej jakości, dawały znaczny dochód. Otrzymane grunty znajdują się na terenie górzystym, są znacznie gorszej jakości. Tutaj komisja nawet napisała, że wymarzły właściwie wszystkie oziminy, właściwie zboża, jare też mają niewielkie bony. Przesiedleńcy, którzy otrzymała ich część pieniądze w postaci kredytów, nie jest w stanie ich spłacić. I na koniec 1956 roku te zaległości wynosiły prawie 1,5 miliona. Nie ma praktycznie rozwoju gospodarczego powiatu. Tutaj klęska kopalnictwa naftowego, że mimo tego, że zostały one przejęte, to w zasadzie nie są one wykorzystywane. Złoża są wyeksploatowane i nie nadają się do użytku. Jak podkreśla komisja, w okresie międzywojennym funkcjonowały tutaj 20 tartaków, teraz zaledwie 2. W lasach w 1956 roku zalegało 50 tysięcy metrów drzewa. Sieć dróg w powiecie ustrzyckim, bo tak się nazywał ten powiat, praktycznie nie istnieje. Drogi Czarna, Szewczenko, czyli tutaj droga z Czarnej do Lutowisk i później do Ustrzyk Górnych. Jak zaznaczyła komisja, buduje się już 3 lata, ale dotychczas nie wybudowano tego najważniejszego odcinka, czyli między Czarną a Lutowiskami. Druga droga Ustianowa, Chrewt Polana, która miała zaktywizować ten obszar, nie wyszła w zasadzie poza stadium projektu. Ale najbardziej wstrząsający, jak już zresztą podkreślałem, mówiąc o tym, jaki stan zastali mieszkańcy w 1951 roku, to jest opis, który został dokonany w 1957 roku właśnie przez ową komisję. Stan budynków zarówno na wsi, jak i w mieście jest katastrofalny. Większość budynków jest zbudowana w sposób prymitywny. Na wsi odczuwa się brak budynków gospodarczych. Przesiedleńcom w mieście przekazano ogółem 222 budynki, z czego 54 było zagrzybionych i nie nadających się do żadnego remontu. 62 budynki znajdują się w stanie kompletnej ruiny. Remont tych budynków przekracza ich wartość. Pozostałych 106 budynków również wymaga remontu. Gospodarka komunalna praktycznie nie istniała. Brak jest dotychczas miejsca zamieszkania dla 30 rodzin. Wiele z nich nie otrzymało, niezałatwionych jest ponad 100 podań o przydział mieszkania. Zagęszczenie na jedną izbę wynosi 3,4 osoby. Nie otrzymało ponad 100 rodzin tej zapomogi, która była zapowiedziana w 1951 roku w wysokości 450 zł, a którą poświadczano na karcie przesiedleńczej. Więc, proszę Państwa, są to naprawdę karygodne warunki, którym tutaj ludziom przyszło żyć. Powołano, tak jak już mówiłem, ową specjalną komisję, która dokonała opisu i następnie specjalną uchwałą rządu skierowano dodatkowe środki na pomoc tutaj mieszkańcom. Przede wszystkim były to różnego rodzaju zapomogi, pożyczki bezzwrotne, które oferowano mieszkańcom. Oczywiście dotowano także sam powiat bieszczadzki jako władzę lokalną po to, żeby można było rozwijać gospodarkę komunalną i budować nowe drogi. Więc to były te pieniądze, które zaczęły napływać dopiero po 1956 roku i tak było do lat praktycznie 70. Dopiero w 1972 roku specjalna uchwała rządu, która objęła teren Bieszczadów nowym
planem zagospodarowania i to jest ten obszar, to jest ten czas, kiedy w zasadzie Bieszczady rozwinęły się najbardziej, bo to była rozbudowa miasta Ustrzyki Dolne, budowa nowych dróg, obwodnic, którą budowało także Wojsko Polskie i oczywiście także budowa osadnictwa leśnego, powstanie zakładu budownictwa leśnego, rozbudowa nadleśnictw i oczywiście intensyfikacja gospodarki leśnej. To także okres, kiedy można powiedzieć, rozwinęło się rolnictwo i znaczna część tych gospodarstw, które przetrwały ten okres, w tym sensie, że ci ludzie stąd nie wyjechali, stanęła na nogi i oczywiście mogła normalnie gospodarować. No także później w tym okresie powstały te duże gospodarstwa rolne, utworzono tu także ośrodki rządowe, które też miały wpływ na to, że ludzie zaczęli mieć gdzie pracować. To była budowa szpitala, nowych szkół i to wszystko zaczęło praktycznie dopiero żyć od lat, początek lat 80., bo tak jak już mówiłem, rok 1970 to jest, 72 to jest ten objęcie tego terenu tym, że właśnie wielkim programem rządowym, no a później mamy ten okres lat 90., kiedy nastąpiła zapaść, ale dzięki niesamowitej pracowitości, dzięki determinacji, można powiedzieć, ten region w jakiś sposób uratował się sam, bez jakichś znaczących środków zewnętrznych, ale to tylko i wyłącznie dzięki pracowitości ludzi, którzy tutaj żyli, ci, którzy rodzin tych osadników pierwszych, jak i ludzi, którzy przyjechali tutaj w latach 80. I Bieszczady dzisiaj mają zupełnie inne oblicze. W zasadzie można by było w tym momencie zakończyć ową historię, jakie płyną nauki z tejże właśnie historii. Otóż przede wszystkim to należy ową pamięć o tych wydarzeniach zachować. W 2001 roku były wielkie obchody 50-lecia tejże właśnie akcji HT, tychże przesiedleń. Na wielu budynkach, na wielu kościołach zostały fundowane tablice pamiątkowe, które mają upamiętniać owo tragiczne przecież w życiu mieszkańców zdarzenie. Żyje coraz mniej świadków owych zdarzeń, bo przecież to są ludzie dzisiaj 90-letni prawie. Najstarszym mieszkańcem, który pamięta przesiedlenia, jest pan Franciszek Flak, mieszkający w Czwarny, 90 parę lat. Uczestnik jeszcze samoobrony polskiej przed Ukraińcami w Krystynopolu, później w Czerwonogrodzie, który miałem przyjemność być właśnie na tamtych terenach, gdzie się urodził, nawet w jego rodzinnym domu, który tam dalej jest i na cmentarzu, gdzie leży jego rodzina. Należy zachować pamięć o tym. Należy pokazywać to także nie tylko mieszkańcom, czyli młodzieży, która tutaj się urodziła, nie tylko kształci się, ale i także turystom, bo przecież jest to bardzo ważny epizod w dziejach nie tylko kraju, ale epizod w dzieju rodzin, które tutaj mieszkają, których korzenie są właśnie tam, właśnie z ziemi sokalskiej, a którzy tutaj właśnie zostali przesiedleni w 1951 roku. Chodzi o zachowanie tych śladów, chodzi o zachowanie pamiątek, a te pamiątki to są różnego rodzaju dokumenty, które są w archiwach domowych. To są różnego rodzaju zdjęcia, które się tutaj znajdują. To są wspomnienia mieszkańców, tych właśnie pradziadków już dzisiaj, dziadków i rodziców, którzy pamiętają tamten czas pionierski tutaj właśnie w Bieszczadach. Chodzi o to, żeby zachować te ślady. W jaki sposób możemy to zrobić? Otóż są różnego rodzaju zdjęcia, są różnego rodzaju dokumenty,
które należy po prostu w domowym archiwum opisać. Często się zdarzało, a spotkałem się z tym już kilkakrotnie, że mówiono mi, że mieliśmy jakieś tam zdjęcia po babci, po dziadku, ale oczywiście w momencie, kiedy oni zmarli, no, nastąpiły porządki i oczywiście na zdjęcia ktoś popatrzył, nie bardzo wiedząc, kogo one przedstawiają i oczywiście trafiły one na śmietnik, na ognisko. To tak jakbyśmy spalili swoją babcię i swojego dziadka, tak to należy stwierdzić, w związku z czym wielki apel do młodych ludzi, żeby póki żyją babcie, póki żyją dziadkowie, póki żyją rodzice, a żeby opisać wszystkie zdjęcia, no, delikatnie z tyłu ołówkiem, bądź też w formie naklejki czy wklejki w archiwum domowym, dlatego że tylko w ten sposób ocalicie pamięć. Wy będziecie pamiętać, kogo one przedstawiają i wasze dzieci i wasi wnukowie będą wiedzieli, kogo one przedstawiają, a być może nawet jakiś kontekst wydarzeń, które są z nimi związane. To wszystko będzie taką właśnie małą historią waszych rodzin, będzie częścią historii naszego regionu i proszę pamiętać, że historia kraju, historia państwa, historia Polski to są wielkie wydarzenia, o których wszyscy wiemy, odzyskanie niepodległości, Wielka Wojna, pierwsza czy druga, to są powstania narodowe. Natomiast ta wielka historia państwa, ta wielka historia Polski to podobnie jak wielka rzeka, która przepływa przez Polskę, ona nie od razu jest wielką rzeką. Do niej wpływają niewielkie rzeczki, strumyczki. I podobnie dzieje się z historią. Ta wielka historia tworzona jest przez małe historie rodzin, których jesteśmy częścią. To są te właśnie wydarzenia, które możemy zachować. I będziemy częścią tej wielkiej historii Rzeczpospolitej. Będziemy mogli także traktować ową historię czysto utylitarnie. Dlaczego? Dlatego, że no, historia dzisiaj jest towarem także, w tym sensie, że wiedza jest towarem i wiemy, że ten ruch turystyczny, który tutaj bardzo pięknie się rozwija, to nie tylko łóżko do spania, to nie tylko kuchnia, którą tutaj oferujemy, ale właśnie historia. I bardzo dobrze jest, kiedy osoba, która przyjmuje tutaj gości, jest w stanie opowiedzieć historię własnej okolicy, kiedy jest w stanie opowiedzieć historię własnej rodziny, skąd się tutaj wzięła. Bo przecież tutaj w zasadzie wszyscy jesteśmy z zewnątrz i wszyscy zostaliśmy tutaj osadzeni na surowym korzeniu. Ale po to, żeby mieć ową tożsamość, to trzeba ją budować. I właśnie możemy to robić tutaj wszyscy, niezależnie od tego, kim tutaj jesteśmy. Możemy to robić w taki sposób, jak ja to robię, ale i możemy robić tak, jak Państwo możecie zrobić w każdym domu, w każdej rodzinie. Te emocje są niezwykle budujące dla każdej rodziny, w związku z czym bardzo, bardzo proszę o zachowywanie owych pamiątek, o ich kultywowanie, o zapoznawanie z nimi tych właśnie najmłodszych, bo tylko dzięki przez to możemy kontynuować ową tradycję. I co jest jeszcze ważne, ci, którzy pochodzą z tamtych terenów, czyli z ziemi chrubieszowskiej, tomaszowskiej, czyli można powiedzieć także historycznie Sokalszczyzny, są rozsiani po całym świecie. Często poszukują dzisiaj źródeł historycznych, poszukują różnego rodzaju pamiątek, bo po prostu wyjechali, nic im nie zostało i dzisiaj poszukują tego. Mnie też się często zdarza, że udostępniam właśnie tym rodzinom gdzieś tam po Europie, po świecie rozsianych, często zdjęcie ich dziadka, ich babci, jakieś tam miejsca, z którego pochodzą. To też tworzy jedną wielką rodzinę bieszczadzką dzisiaj, bo przecież tutaj jesteśmy mieszkańcami tej ziemi. Dziękuję bardzo.